Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Testowanie oprogramowania. Ja nazywam się Rafał Podraza i w tym filmiku przedstawię Ci 8 najczęściej zadawanych pytań, które najczęściej pojawiają się na różnych grupach facebookowych, właśnie związanych z testingiem. Wcześniej taką listę pytań, które zadają użytkownicy, zebrał Piotr Wicherski z grupy. Testowanie oprogramowania, jest to administrator. Ja postanowiłem wybrać te 8 najciekawszych pytań i postaram Ci się teraz odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Pamiętaj, że to będzie moja własna interpretacja tych pytań, moje własne zdanie. Jeśli masz inne, bądź chciałbyś jeszcze coś pod to podciągnąć, to serdecznie zapraszam Cię do udzielenia się w komentarzu pod tym filmikiem. Ja posłużę się tutaj plikiem dokumentu Google, gdzie zapisałem sobie po prostu te wszystkie pytania. To. Czas start. Zaczynamy od pierwszego pytania, a pierwsze pytanie brzmi: jak w ogóle zacząć naukę i jakie materiały polecacie na początek? To jest najczęściej zadawane pytanie, które jest zadawane przez właśnie takie osoby, które chcą wejść do testingu, chcą zostać testerem oprogramowania. I w mojej ocenie, drogi są dwie. Pierwsza jest taka, że masz na tyle samozaparcia jesteś na tyle sumienny, że sam możesz osiągnąć ten cel, sam możesz nauczyć się testowania oprogramowania wszystkich narzędzi za darmo. Wiedzy jest w internecie pełno darmowej wiedzy, choćby na YouTube, gdzie ja tworzę właśnie, tutaj jesteś na moim kanale, takie materiały za darmo, czyli na przykład nauka Postmana, nauka narzędzia Jiry i również możesz właśnie zgłębić taką wiedzę. Wystarczy, że wpiszesz sobie daną frazę w YouTube, Czego chcesz się nauczyć, jakiego narzędzia, i wyskoczą ci, wyskoczy ci wiele filmików, również osób zagranicznych, twórców zagranicznych, gdzie możesz się nauczyć właśnie takich podstaw danego programu. Pamiętaj, że ta wiedza, która jest dostępna w internecie, bezpłatna wiedza, jest często porozrzucana, więc musisz sam dochodzić do kolejnych etapów nauki danego narzędzia i eksplorować je. Pogłębiać wiedzę i tak w rezultacie zdobędziesz umiejętności z danego narzędzia. Drugą opcją jest zakup kursu bootcampu. Ceny kursów bootcampów są różne. Mogą być kursy takie jak ja tworzę najczęściej na Udemy po 30 zł, 40 zł, bądź też są kursy od dedykowanych twórców firm szkoleniowych, które mogą kosztować 700, 1000, 2000, 5, 10 tysięcy zł. I oczywiście, ten materiał jest tam uporządkowany w tych kursach, więc masz po kolei wszystko wyszczególnione i po kolei uczysz się już według przygotowanego przez instruktora materiału i zgłębiasz właśnie tam wiedzę. Więc myślę, że pierwsze pytanie mamy omówione. Drugie pytanie jest takie: czy nadaje się na testera oprogramowania? No i tutaj trzeba się. Samemu zastanowić, czy ja się nadaję na testera. A jakie tester powinien posiadać umiejętności? Jest wiele ksią książek, na przykład zawód testera, która wymienia właśnie tą listę umiejętności, które są kluczowe. Więc przede wszystkim taki tester w mojej ocenie powinien być przede wszystkim sumienny, spostrzegawczy, przyjacielski, ponieważ pracuje on w zespole musi też dbać o relacje, jest to też jedno z głównych zadań oczywiście testera, żeby ta relacja w zespole była dobra, żeby tester nie zgłaszał tylko błędów i miał negatywny, powiedzmy, wpływ na pracę całego zespołu. Dodatkowo taki tester musi przede wszystkim mieć chęć na naukę, ponieważ praca jako tester, praca ogólnie w IT wymaga nieustannej nauki. My się musimy zawsze, zawsze, zawsze z dnia na dzień uczyć kolejnych, to nowych rzeczy. Nie ma tak, że idziemy na testera, nauczymy się najważniejszych rzeczy, czy tam na programistę, powiedzmy Reacta, nauczymy się najważniejszych rzeczy i już kompletnie nie musimy się uczyć, ponieważ jest to szybka droga do szybkiego polecenia w dół z naszymi umiejętnościami. Kolejna, kolejne pytanie to jest, jak wygląda praca testera na co dzień? I praca testera różni się od firmy, w jakiej pracujemy. Wygląda to inaczej w korporacjach, wygląda to inaczej w startupach, wygląda to czasami inaczej, jak pracujemy my dla siebie, jako na przykład freelancer tester oprogramowania, bo zdarzają się również takie przypadki. Przede wszystkim, jeśli mówimy o pracy, no to oczywiście taki tester musi wstać do tej pracy, powiedzmy, jest to godzina 8 rano, idzie do tej pracy, robi kawę. Jest następnie, może jakiś daily, w którym są omawiane e, razem z członkami zespołu informacje, nad czym teraz pracujemy, co konkretnie zrobiliśmy, nad czym będziemy pracowali. No i oczywiście jest etap testowania, oprogramowania, zraportowania błędów. Jeśli znajdziemy gdzieś jakiś błąd na stronie, to oczywiście musimy go zgłosić. W czasie pracy także rozmawiamy, na przykład z innymi członkami zespołu, żeby uzgodnić jakieś ustalenia. Pracujemy z project managerami, z product ownerami, żeby dowiedzieć się na przykład jakichś konkretnych szczegółów, jak ma być zaimplementowana funkcjonalność, bądź jak my mamy to sprawdzić. Taki tester pisze plany testów, testuje oprogramowanie pod kątem regresji, czyli czy nie pojawia się jakiś błąd po wykonanych poprawkach, który jest w jakiejś innej części fragmentu kodu, który nie był testowany. Taki tester może pisać testy automatyczne. I wiele, wiele innych rzeczy. Więc dzień testera różni się od organizacji, w jakiej pracujemy. Kolejne pytanie to jest, jak zostać testerem oprogramowania? I to pytanie, w mojej ocenie, pokrywa się trochę, jak w ogóle zacząć naukę, jakie materiały polecacie na początek. Ponieważ, jeśli my wiemy, że chcemy zostać testerem oprogramowania, to jest najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to kolejną rzeczą jest zobaczenie, Poszukanie na różnych grupach Facebookowych, na przykład na temat testowania, jakie umiejętności taki test oprogramowania powinien posiadać, bądź wejścia na różne, różnego rodzaju ogłoszenia o pracę i zobaczenia, jakie umiejętności tam są właśnie wymagane. Jeśli my będziemy wiedzieli, jakie już umiejętności są wymagane, bo to jest najważniejszy krok, jaki musimy wykonać, to kolejnym krokiem. Jest po prostu nauczenie się tego i tutaj wracamy z powrotem do punktu pierwszego. Czyli jeśli my chcemy się nauczyć narzędzia Jira, to możemy posłużyć się wiedzą darmową, która jest dostępna w internecie, na forach internetowych, na YouTubie, bądź też skorzystać z kursów, które są oferowane przez twórców internetowych. Więc tak wygląda. Y to etap, jeśli chcemy zostać testerem. Natomiast, jeśli my już zgłębimy tą wiedzę, jeśli my się zapoznamy z tymi narzędziami, to kolejną rzeczą jest po prostu stworzenie CV. Możliwe, że stworzenie portfolio, czyli jest to taka, jakby powiedzieć, galeria nasza własna, w której mamy różnego rodzaju projekty, które realizowaliśmy z zakresu oczywiście testowania. Takie portfolio możemy sobie podlinkować do CV i przede wszystkim wysyłać, wysyłać, wysyłać na różnych, na różnych właśnie forach internetowych, forach z ofertami pracy, na przykład na LinkedInie, na przykład na Pracuj.pl. Więc myślę, że to pytanie mamy już w pełni omówione. Kolejne pytanie jest: jakie pytania można dostać na rozmowie kwalifikacyjnej? No, i tych pytań jest oczywiście wiele, ale takie najpopularniejsze pytania, które przeważnie najczęściej zawsze się pojawiają, to jest pytanie: co to jest retest, co to jest regresja, jakie są rodzaje testów, jakie są poziomy testów, co to jest piramida testów, czyli są to ogólnie piramida testów i poziomy testów to jest to samo, tylko odpowiednio uporządkowane. Jakie są na przykład, wymień mi trzy zasady testowania oprogramowania, co to jest testowanie funkcjonalne, co to jest testowanie niefunkcjonalne, na przykład, co powinien zawierać taki z błąd, który zgłosimy, jakie pola powinien zawierać kroki do reprodukcji problemu i wiele, wiele takich pytań. Ja ostatnio też właśnie stworzyłem książkę Rekrutacja QA, gdzie przedstawiłem w niej 80 takich najczęściej zadawanych pytań rekrutacyjnych. Oczywiście link do książki też znajduje się w opisie pod tym filmikiem, więc warto sobie takie pytania przerobić, czy to z mojej książki, czy też dostępne są po prostu w internecie, takie pytania, i można po prostu te pytania wcześniej przerobić przed rozmową kwalifikacyjną i po prostu mniej się stresować na tej rozmowie kwalifikacyjnej, być bardziej pewny siebie, że po prostu dobrze odpowiemy. Było to pytanie piąte. Pytanie szóste jest jak znaleźć pierwszą pracę lub staż? I w obecnej sytuacji, czyli na marzec 2024 roku. Obecnie ciężko jest, trudno jest znaleźć pracę, a tym bardziej staż jako tester oprogramowania. Jest o wiele mniej ofert pracy niż było to powiedzmy dwa lata temu. Nawet na LinkedInie jest taka tendencja, że praktycznie w ogóle nie dostajemy ofert na pra o pracy, o zmianę pracy. A wcześniej, dwa lata temu, było tego mnóstwo, że nie mogliśmy się po prostu od tych ofert odpędzić, więc Obecnie jako tester oprogramowania, mówimy o testerze juniorze, testerze czyli tym początkującym, który chce wejść do branży IT, jest obecnie bardzo, bardzo ciężko znaleźć pracę. Natomiast jeśli mamy dużo samozaparcia i wiemy, że chcemy po prostu pracować jako tester oprogramowania, to na początku warto znaleźć sobie oferty pracy na portalu LinkedIn, na przykład na portalu Pracuj.pl. No-flub jobs, gdzie jest takich ofert mnóstwo I, mo, i możemy sobie wybrać, że my chcemy, na przykład, żeby pokazał nam system te oferty, które są adekwatne do naszych umiejętności, czyli na przykład dla junior testera oprogramowania. I tych ofert będziemy mieli tam powiedzmy kilka. Warto sobie przejrzeć dokładnie te oferty, zapoznać się z firmą, z umiejętnościami, czy nasze umiejętności pokrywają się z tymi umiejętnościami, które wymaga od nas rekruter. I wystarczy zaaplikować na tę ofertę, czyli wysyłać CV. Dodatkowo warto również sprawdzać grupy na Facebooku związane z testowaniem oprogramowania, ponieważ tam też są wysyłane oferty pracy i można sobie bezpośrednio uzyskać dostęp do yy, skontaktować się z takim rekruterem, który to ogłoszenie dodał. Być może to będzie szybszy po prostu krok, żeby taką pracę otrzymać i zostać zaproszony na tą pierwszą naszą rozmowę rekrutacyjną. Kolejne pytanie jest, które oczywiście nie mogło, nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu, bo jest to bardzo często pojawiające się pytanie, czyli ile zarabia tester oprogramowania? No i tutaj można powiedzieć, że to zależy. Zależy od poziomu doświadczenia. Czy jest się juniorem testerem, mid testerem, seniorem testerem, QA-em, test menadżerem. Jest wiele, wiele profesji tych związanych z testowaniem oprogramowania, które między innymi zależą właśnie od widełek, wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Ja przygotowałem sobie tu taki raport z portalu NoFlube Jobs, jest to dosyć znany portal, ceniony, więc również te widełki są bardzo precyzyjnie określone. I taki junior tester na umowę o pracę zarabia między 5. I pół tysiąca, a 9 tysięcy złotych brutto. Więc jest to taka stawka, każdy sobie oceni, czy jest to wysoka, czy jest to dosyć niska stawka, czy spełnia się w jego realiach. Natomiast jeśli mówimy o mid testerze, czyli już to jest taka osoba, która jest pomiędzy juniorem a seniorem, czyli coś tam umie, potrafi zrobić, nawet pomóc koledze młodszemu, z... oczywiście stażowo w zespole. To taka osoba już zarabia od 10 do 15 tysięcy złotych brutto. Mówimy wszystko o wynagrodzeniu, o umowę, o pracę, bo tylko takie wynagrodzenie w tym filmiku będzie, będę poruszać. Natomiast przejdźmy sobie do senior testera i senior tester może zarabiać od 17 tysięcy. Tu jest pokazany do 23 tysięcy, ale to jest tak naprawdę nielimitowana granica, bo może to być i 35 tysięcy, i 50 tysięcy. Wszystko zależy także od lokalizacji, w której pracujemy, dla jakiej firmy pracujemy. Wiadomo, że firmy zagraniczne mogą sobie pozwolić na większe wynagrodzenie dla swoich pracowników niż na przykład firmy regionalne. I przejdźmy do kolejnego pytania. Czy warto zdawać, jest to ostatnie pytanie, czy warto zdawać certyfikat ISTQB? Jest to też najczęściej zadawane pytanie, które pojawia się na grupach facebookowych. No i tutaj też odpowiedź jest, to zależy. Już Ci powiem, od czego to zależy. Wie od firmy przede wszystkim i od nas samych, na jakim etapie my jesteśmy. Niektóre firmy, na czym ja się sam przekonałem, wymagają właśnie certyfikatu ISTQB, żeby taka osoba miała certyfikat ISTQB, zdała egzamin, bo jest to wymóg firmy. I często takie firmy, duże korporacje najczęściej tego wymagają, opłacają taki egzamin dla... Dla danego pracownika. Ten pracownik jest wysyłany na, na ten egzamin, no i oczywiście on uzyskuje ten certyfikat, bo, bądź też nie uzyskuje takiego certyfikatu, w zależności czy zda, czy nie zda. Kolejną kwestią jest to, czy my po prostu zaczynamy pracę jako tester oprogramowania, bo czasami. Taki certyfikat ISTQB może leciutko podnieść nasze CV wyżej, czyli przebić się ponad powiedzmy tam kilkudziesięciu powiedzmy kandydatów, którzy aplikują na to samo stanowisko, ale na przykład my będziemy posiadać taki certyfikat ISTQB, a tamci kandydaci nie. I to również podnosi naszą, tak jakby, rangę w tej hierarchii wysłanych CV różnych kandydatów. Bo, co to jest certyfikat ISTQB? Certyfikat ISTQB potwierdza nam znajomość teoretyczną tych wszystkich zagadnień, które są związane z testowaniem oprogramowania. My o te zagadnienia na bank będziemy pytani przy rozmowie rekrutacyjnej, niezależnie od tego, czy posiadamy taki certyfikat ISTQB, czy też nie. Po prostu, certyfikat ISTQB to jest takie potwierdzenie na papierze dla rekrutera, że aha. Ja wiem, że ta osoba już opanowała te zagadnienia. Więc myślę, że to na tyle podsumowaliśmy sobie te 8 pytań najczęściej zadawanych pytań przez różne osoby startujące do branży IT, do branży testerskiej. No i myślę, że zwięźle to wszystko omówiliśmy sobie. Jeśli ty masz jakiekolwiek pytania, to serdecznie zapraszam Cię do dyskusji w komentarzu pod tym filmikiem. Odpowiem na Twoje pytanie. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy filmik i widzimy się już w kolejnym.